Gratulacje z okazji walki wieczoru. No to był dla pana ciężki wieczór. No ciężki, wiadomo. No, idzie jeden za drugim. Moskwa, potem Nowy Dwór, potem to wszystko się rozkładało. Uwaga jednego trenera od boksu troszeczkę jest za dużo na to wszystko. Tym bardziej ta trójka, co teraz się przygotowała, no to naprawdę to było czasami nie do wytrzymania. No i ciężka praca, bo i przeciwników mieli. Każdy miał swoje problemy przed tymi walkami, także no, było trudno. Artur był dzisiaj w 100%, realizował plan taktyczny nakreślony przez pana w narożniku? Tak. No właśnie chodziło o ruchliwość, chodziło o to, żeby wyeliminować lewą rękę Tomka, ten prosty cios, ten kończący się lewosierpowy, a radzić samą prawą ręką było o wiele łatwiej na tym poziomie. Zawodnik jednej ręki jednak łatwiej z takim zawodnikiem się boksuje. Bałem się tylko o to, że Tomek w ostatnich rundach będzie przyspieszał i chciał przyspieszyć, a Artur będzie miał kryzys. Natomiast no, Artur był bardzo dobrze przygotowany też fizycznie, głowę miał odpowiednią. No i w końcu to był ten Artur, na którego czekam, może nie do końca taki, bo widzę go naprawdę wysoko i jeszcze lepiej boksującego i ma do tego wszystko, żeby to zrobić. No, ale coś już takiego było. Zdał dzisiaj bokserski egzamin dojrzałości? No tak, no, uważam, że to kolejny stopień przeskoczył i patrzymy teraz dalej. No, trzeba wprost powiedzieć, no, po takiej przegranej w Nowym Jorku w ostatniej rundzie przed czasem, po tych różnych problemach z samolotami i tak dalej, gdzie czuł się bardzo przegnębiony psychicznie po tej walce. On się odnalazł, pokazał, że ma charakter i nie tylko charakter do bójki, tylko charakter do dobrego boksu. Dzięki, Marcin. Był w tej walce taki moment, kiedy pan się zaczął obawiać, że Artur troszkę odchodzi od planu taktycznego, zaczyna opuszczać ręce? No tam było parę momentów w jego stylu, no, chciał kibicom się przypomnieć, że dalej potrafi te ręce opuszczać w najmniej odpowiedniej chwili. No ale potem na narożniku była taka rozmowa, czy chce tę walkę wygrać, bo innej drogi niż spokój i mądra praca na nogach i w obronie po prostu nie ma. Tak? Okazało się, że chciał wygrać tak naprawdę i przerywał takie akcje z opuszczaniem rąk. Właśnie z tą defensywą to też jest kolejny etap do pracy, bo kilka tych ciosów mimo wszystko przyjął Artur od Tomka i gdyby to był zawodnik mocniej bijący, mogło być niebezpiecznie. Nie lekceważmy Tomka, bo to jest świetny zawodnik. Z takim zawodnikiem w ciągu 10 rund no, przyjmują wszyscy, tak? Natomiast ani w żadnej chwili Artur nie był zagrożony siłą ciosu, bo po prostu nie wchodził w cios, tak? Tomek, najlepsza praca jego, ten cios wtedy, kiedy ma talent do tego, kiedy bije siłę na siłę. Dzisiaj to był prawy prosty, który on próbował, prawym prostym nadal mocnym chciał opuścić rękę Arturowi i trafić następnym prawym kontrującym. W ataku mu nic nie wychodziło, bo tak jak mówił Artur, tym odsunięciem się na lewą nogę wyeliminował tą prawą rękę i bardzo nieźle dzisiaj chodziła prawa ręka, prawy ten krzyżowy, prawy prosty, z którym on bardzo dobrze schodził w prawą stronę. I ja mówię, najważniejsze to było wyeliminowanie prawej ręki, lewej ręki Tomka i żeby potem, co zostało, to prawa ręka na górę, to się udało. Artur nie dał Tomkowi dzisiaj w ogóle poboksować. Nie sądzę, żeby Tomek był taki słaby, jak to dzisiaj pokazał w walce z Arturem, bo po prostu Artur dla takich zawodników, on jest naprawdę bardzo nieprzyjemny i śliski. Co się stało w walkach Kosteckiego i Procy? No co, no nie będę gadał o tych dwóch latach przerwy, bo nie ma sensu. Jak wzięliśmy tą walkę, znaczy, że myśleliśmy, że będziemy przygotowani. No ale tak naprawdę Dawid musi się zastanowić, czy on będzie sam trenował, czy będzie wykonywał polecenia trenera, bo w ostatnim czasie po prostu troszeczkę było wolno Amerykanki. Zmieniał taktykę, zmieniał przygotowanie, zmieniał, tam różne historie doszły i musi się zastanowić, musimy z nim porozmawiać. Jak chce kontynuować karierę, to niestety musi podporządkować się zwyczajem, który miał przed pójściem do więzienia i który dalej panują w tej grupie. A Grzesiek, no co, no
Początkowe wyrównane rundy, tak, może przewaga nawet Maćka tam dokładności, ale w pewnym momencie wydawało się, że tą lewą rękę na dół już opanował tą walkę, tą agresją. I myślałem, że już gdzieś to ma już. Natomiast pójście z wyprostowanym, z czasami sierpowymi na wysokiego zawodnika, który nastawił się na kontrę, no to w końcu się skończyło tak, jak generalnie mogło się skończyć, tak? Prawa na punkt, siła na siłę i koniec, tak? Wracając jeszcze na moment do walki wieczoru, spodziewał się pan tak słabego Tomka Adamka, bo to był naprawdę bardzo słaby Tomek Adamek. No powiedziałem, jakby pan słuchał, to pan by przypomniał, że myślę, że to Artur po prostu nie dał poboksować Tomkowi. Tomek chciał, żeby... Jakby Artur stanął i chciałby się bić, to zobaczyliśmy dzisiaj bardzo dobrego Tomka, tak mi się wydaje, bo prawy na dół wkręcał bardzo dynamicznie, przybijał to, prawy na górę przybijał. Jakby Artur mu dał poboksować lewą rękę, to myślę, że w paru rund rozbiłby Artura po prostu. I teraz pytanie było, no, nie wiedzieliście, że Tomek taki dobry, zlikwidowaliście go.